Ani każdy, który ma w ręce teraz tego audiobooka, książkę, która rodziła się długo razem ze studentami tuż pasterstwa na zawodziu rozwinęć skrzydła, książka, która jest opisem doświadczenia i mojego, i tych, którzy przeszli różne drogi życia. Bo dzisiaj, jak się doświadczacie tego sami, wielu z nas ma silne poczucie lęku, często bardzo niskie poczucie wartości, często poczucie odrzucenia, stale poszukujemy akceptacji gdzieś na zewnątrz. Próbujemy uciekać jakieś jakiś pracoholizm, ostre działanie, szukać w tym, co zrobimy, siebie, poczucia wartości, potem jedno spojrzenie, słowo, gest. Coś nam się nie uda, sypie się całość i, i pytamy się, dlaczego tak to silnie przeżywam. Często nasze relacje z przyjaźni, czy potem relacje małżeńskie są nieudane, szybko te związki nam padają, ludzie się coraz częściej rozwodzą. Potęguje się poczucie samotności. Widzimy, że coraz więcej różnych uzależnień pojawia się w nas, przy naszych bliskich, od pracoholizmu, alkoholizmu, seksoholizmu, po niejedzenie bądź nadmierne jedzenie, po zakupocholizm. Praktycznie każda czynność w jakiejś mierze może stać się taką odskoczną, która w jakiś sposób może uzależniać. Dlaczego tak jest? Dlaczego tyle bezsilności, gniewu? Dlaczego. Tak trudno czasami nam przyjść, i cieszyć się życiem, radować się, w sposób pełny, brać to życie. Oczywiście nie ma na to jednej odpowiedzi, bo to by było zbyt proste, zdaję sobie z tego sprawę. Ale może ta książka, Rozwinąć skrzydła, może będzie próbą odpowiedzi. Pierwsza jej wersja powstała w 2009 roku, dzisiaj mamy już 2013 rok. I moja świadomość, i doświadczenie, i, i też moja praca nad sobą uświadamia mi, że, że może można było jeszcze szerzej, można było jeszcze trochę inaczej. Ale jest to dla wszystkich, którzy w jakiś sposób to, o czym powiedziałem, yy, doświadczają samotności, lęku, niepewności, niskiego poczucia wartości, często trudu życia bardzo dużego. Bo niestety, chociaż nie próbujemy tu wartościować, te przeszkody, które się pojawiają, dzisiaj mają swoje korzenie zupełnie gdzie indziej w przestrzeni naszego życia rodzinnego. Dzisiaj mówimy, że okres życia od 0 do 3 to jest jakby najważniejszy i przestrzeń miłości, jeżeli tam jest pełna, to, to wtedy się rozwijamy, że poczucie naszej wartości, nasza, nasz poziom akceptacji jest proporcjonalny do tego, jak nas akceptowali rodzice, yy, nasze środowisko rodzinne. A wielu przychodzi mówi, że nigdy nie usłyszało w swoim domu pozytywnego słowa na swój temat. Nie słyszało jakiegoś dobrego słowa, że to robiłeś, to dobrze, jeżeli było dobrze, to było milczenie, jeżeli było cokolwiek źle, jakiś błąd, to zaraz było wytykanie. Ktoś tam permanentnie od rodziców słyszał, że nie jest kochany, nieakceptowany, a był kochany warunkowo. Gdy mówimy o rodzicach, gdy mówimy o rodzinie, nie podejmujemy się żadnej wartościowania ich, nieoceniania, nie chcemy. Zapewne starali się jak najbardziej, ale niestety te przeszłości nasze dzisiaj obciążają naszą rzeczywistość, dlatego ta książka. Książka, która już rozeszła się przez te kilka lat w 20 tysiącach nakładach. Książka, która. Dostarczona jest dla studentów, która w szczególny sposób mówi o dorosłych dzieciach alkoholików, ale każdy, kto wszedł z jakiejś rodziny, gdzie było trudno, gdzie był rozwód, gdzie był y, nieobecność rodziców, gdzie był rozwód emocjonalny czy, czy prawny, gdzie była jakaś nieprzepracowana dobrze śmierć, każdy, kto doświadczył trudu życia rodzinnego, gdzie nie było tej pełnej bezwarunkowej miłości, to książka jest dla niego, mimo że najczęściej pojawiające się słowo to jest o dorosłych dzieciach alkoholików. Dlaczego warto ją przeczytać? Może dlatego, że te 20 tysięcy rzeczywiście bez jakiejś kampanii marketingowej i niewynajętej jakiejś firmy, które miałem rozprowadzać, poszło. Ale może to dlatego, że ostatnio licealistka z liceum zawodowego, dostając książkę, oczywiście obiecując, że ją przeczyta, mówi tak. Przeczytałem w swoim życiu dwie książki. Pierwsza to było o psie, który jeździł koleją. Druga to o rozwinąć skrzydła. W ciągu jazdy do domu autobusem przeczytałem połowę tej książki. Ona jest o mnie. I ona jakoś mi uświadomiła, że mogę coś z sobą zrobić. Naprawdę warto posłuchać. Warto odnieść się do strony internetowej. Macie tam więcej informacji. rozwiniętskrzydła.pl Mam nadzieję, że razem poprzez tę książkę, poprzez ten audiobook, trochę bardziej rozwiniemy skrzydła, będziemy bardziej szczęśliwi i nasze życie, rodziny, które zakładamy, będą miały już inne oblicze. Dziękuję. Ksiądz Grzegorz Polok. Wśród wielu problemów dotykających przestrzeni współczesnej rodziny, jako szczególnie ważne zagadnienie, jawi się zjawisko coraz powszechniejszego nadużywania alkoholu czy wręcz alkoholizmu jednego lub dwóch rodziców. Znaczącą konsekwencją takich postaw jest rosnące w coraz większej liczbie pokolenie dorosłych dzieci alkoholików DDA. Są to pełnoletnie osoby, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej i w związku z tym doświadczają w swoim dorosłym życiu trudności których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej. Z dostępnych szacunkowych danych wynika, iż DDA stanowią około 40% dorosłej populacji Polaków. Te dane oraz rosnące z roku na rok spożycie alkoholu w Polsce stanowią współczesne wyzwanie, aby temu problemowi poświęcić znaczną uwagę zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Wydaje się, że tym zagadnieniem powinno się zająć szeroko pojęte środowisko akademickie, czyli uczelnie, instytuty badawcze, różne organizacje studenckie, stowarzyszenia uniwersyteckie czy wspólnoty duszpasterstwa akademickiego. Da się bowiem zauważyć, że w obecnej rzeczywistości naszego kraju uczelniom wyższym, z uwagi na rolę, jaką pełnią w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa, stawiane są wysokie wymagania co do sposobu realizowania swojej misji, a także w odniesieniu do działań na rzecz społeczeństwa. Wśród zadań, które powinna realizować wspólnota akademicka, jako priorytetowe jawi się działanie na rzecz dobra wspólnego. Tym wspólnym dobrem całego naszego społeczeństwa jest przede wszystkim rodzina. Jest ona swoistym zwierciadłem społeczeństwa, a przemiany, które w niej zachodzą, są niezmiennie najważniejszym wskaźnikiem rozwoju kulturowego, instytucjonalnego danego kraju czy kontynentu. Stąd to istotne zadanie, aby środowisko akademickie uważnie obserwowało dynamikę przemian zachodzących w rodzinie, podejmowało potrzebne w tym zakresie badania czy inicjatywy przyczyniające się do wzmocnienia rodziny w realizacji jej podstawowych zadań. Należy sądzić, że w tej perspektywie środowisko akademickie powinno intensywnie podejmować konkretne przedsięwzięcia informacyjne, edukacyjne i organizacyjne, które mogą się przyczyniać do tworzenia w całym kraju miejsc, gdzie dorosłe dzieci alkoholików uzyskają konkretną pomoc i wsparcie. Taka postawa będzie ze strony środowiska akademickiego wyrazem troski o polską rodzinę i przejawem realizacji działań na rzecz dobra wspólnego. Ujawniające się obecnie zjawisko kryzysu polskiej rodziny powoduje m.in. to, że wywodzi się z niej coraz liczniejsza grupa studentów, określana mianem dorosłych dzieci alkoholików. Dostrzeżenie tego zjawiska jest też ważne dla samego środowiska akademickiego w jego wewnętrznej przestrzeni, ponieważ na uczelnie przychodzą zdobywać wiedzę studenci obciążeni syndromem DDA. Nie można tych studentów pozostawić w całym procesie edukacyjnym bez konkretnej pomocy. Do takich działań obliguje ustawa o szkolnictwie wyższym, wskazująca wyraźnie, że każda uczelnia w naszym kraju i wszyscy nauczyciele akademiccy mają obowiązek nie tylko kształcić studentów, ale także ich wychowywać. Wydaje się to ważne, z jeszcze jednego powodu czas studiów jest szczególnym okresem w cyklu życiowym człowieka. Zwłaszcza z punktu widzenia wychowania i edukacji jest to najbardziej wartościowy i wymagający okres dla osób studiujących ponieważ jest to okres, w którym dochodzi do ciągłej optymalizacji rozwoju osobowości studenta, która w przyszłości zadecyduje o możliwościach realizacji przez niego istotnych zadań społecznych, zawodowych, rodzinnych czy obywatelskich. Na tym etapie rozwoju studenta szkoła wyższa staje się dla niego przestrzenią życiową o podstawowym znaczeniu, w którym poza wiedzą zawodową kształtuje swoją osobowość, nawyki, postawy, przekonania oraz zachowania. Stąd tak ważne jest zapewnienie studentom wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych, mającym w związku z tym w sobie określone obciążenia psychiczne, profesjonalnej pomocy, która pozwoli na pełny rozwój osobowości tej grupie żaków. Wydaje się to szczególnie ważnym zadaniem, ponieważ, jak można się spodziewać, pewna grupa dorosłych dzieci alkoholików zacznie nadużywać alkoholu, część z nich zwiąże się w swoim życiu z osobami uzależnionymi. A inne będą unikać myślenia o tym, co się wydarzyło w dzieciństwie. Niestety, według danych uzyskanych z przeprowadzonych badań, prawie połowa DDA nie zdecyduje się na stały, zalegalizowany związek, a wiele zawartych przez nich małżeństw, około 1 trzeciej, skończy się rozwodem. Piotr, lat 24. Tego typu statystyki wprowadzały mnie w zniechęcenie przed zajęciem się swoimi problemami. Na początku działało to na mnie demotywująco. Myślałem sobie, że jeśli te liczby są tak szokujące i tak pesymistyczne, to nie mam zbyt wielu szans na lepsze życie. Jednak po dłuższym przemyśleniu stwierdziłem, że jeśli części osób się udaje, to ja mam szansę na udane życie. Poza tym nie mogłem nie wykorzystać możliwości, jaką miałem, czyli zrobienia terapii. Inni tej szansy często nie mają. Julia Lat 24. W trudnych sytuacjach musiałam sobie jakoś poradzić. Byłam bardzo odpowiedzialna, brałam na siebie coraz to więcej obowiązków, pomagałam dużo w domu, wszystko po to, żeby jak najdłużej było spokojnie i nawet się udawało. Nigdy nie miałam problemów w szkole czy na uczelni, byłam bardzo dobrą uczennicą, studentką, udzielałam się społecznie i wydawałoby się, że wszystko jest super, jednak przyciągałam do siebie chłopaków z problemami. W części również DDA. Z wieloma byłam związana, ponieważ brakowało mi uczucia, szukałam go prawie na każdym kroku. Jak się już wydawało, że znalazłam to, czego potrzebuję, po dłuższym lub krótszym czasie i tak zrywałam, bo dochodziłam do wniosku, że coś mi przeszkadza. Chłopak nie spełnia do końca moich kryteriów, sama do końca nie wiem, czemu to się tak toczyło. Dzieje się tak między innymi dlatego, że dorosłe dzieci alkoholików przy nawiązaniu bliższej relacji starają się nikomu nie ufać, a ich wewnętrzna tożsamość, wyniesiona z dysfunkcyjnej rodziny, zbudowana jest wokół tego, jacy powinni być, a nie jacy są. Dorosłe dzieci alkoholików zasadniczo nie potrafią budować bliskości z innymi i wynikającego z niej związku, gdyż w ich pełnoletnim życiu ujawniają się w nich niezaspokojone wcześniej dziecięce emocje i pragnienia. W bliskiej relacji z drugim człowiekiem DDA często nie potrafią mówić o sobie i o swoich potrzebach, co może przyczynić się do tego, że nie umieją znaleźć kompromisu między tym, czego sami chcą, a tym, czego pragną ich partnerzy. Dorosłe dzieci alkoholików nie posiadły także umiejętności takiego słuchania i mówienia, aby się efektywnie porozumieć z drugą osobą. Dlatego im bliższa relacja tworzona przez DDA z drugim człowiekiem, tym dla nich trudniejszy kontakt i duże oczekiwanie na to, że ten drugi pozytywnie rozwiąże zaistniałe trudności. Nieumiejętność wyrażania przez dorosłe dzieci alkoholików tego, co naprawdę czują, doprowadza je bardzo często do niedomówień, zwłaszcza z bliskimi im osobami, co skutkuje nowymi wzajemnymi urazami, żalem czy pretensjami. Szybko też wtedy ujawnia się, znane dorosłym dzieciom alkoholików z dzieciństwa poczucie krzywdy, co ugruntowuje w nich przekonanie o doznawanej krzywdzie w sytuacjach, kiedy pozwolą innym ludziom być blisko siebie. Taka niezdolność komunikacji interpersonalnej może przyczynić się także do tego, że wielu dorosłych dzieci alkoholików nie odnajdzie się w pełni w roli rodzica, bądź w ogóle nie zdecyduje się na posiadanie potomstwa. Ala, lat 23. Często, a nawet do pewnego momentu zawsze, w relacjach z innymi chciałam sprawiać jak najmniej problemu, być po prostu idealna. Zawsze na wszystko, co mi zlecano do wykonania, się godziłam. Po prostu nie umiałam odmówić i nieważne, czy miałam czas, czy nie, czy miałam ochotę, czy nie, ktoś mnie o coś prosił, a ja to robiłam. Miałam trudność z podejmowaniem decyzji, nie umiałam nazwać tego, czego chcę, i wolałam, żeby ktoś decydował za mnie. Bałam się chcieć czegoś dla siebie, a z drugiej strony, gdy już czegoś zapragnęłam, czułam się zawiedziona i zła, gdy rodzice się nie domyślili, czego potrzebuję. Do tej pory przed rodzicami mam problem mówienia o swoich potrzebach. Czuję się zawsze winna, gdy proszę ich o pieniądze na studia czy na inne wydatki. Julia Czasami w dzieciństwie ponosiłam zbyt ciężką karę w stosunku do przewinienia i czułam wtedy ogromną krzywdę, smutek. Nie rozumiałam czemu tak się dzieje. Starałam się zataić każdą głupią rzecz, bo nigdy nie można było przewidzieć, czy rodzice zareagują spokojnie, czy od razu w nerwach. Jak było coś nie tak, to w domu był krzyk. Słowa krytyki tak bolały, że teraz jest mi trudno przyjmować jakiekolwiek uwagi. Czasami stosowane były niemiłe uogólnienia, które spowodowały, że nie jestem pewna siebie. Przyjęłam je jako prawdziwe, ponieważ dziecko wszystko przyjmuje łatwo, bez zastanowienia. W momencie wytykania mi błędów nie umiem do tego podejść jak do słów, które są dla mojego dobra. Bardzo nie lubię, jak są powtarzane, bo ja i tak zdaję sobie sprawę z moich niedoskonałości. A to mnie jeszcze bardziej dobija, gdyż czasami nie wiem, jak sobie z daną rzeczą poradzić. Magda. Lat 26. Od samego dzieciństwa mam problemy z relacjami. Problemy te mogę nazwać problemami wewnętrznymi, gdyż dla osób otaczających jestem osobą żywą, radosną i pomocną. Wewnątrz jednak jestem ciągle zastraszonym dzieckiem, bojącym się utracić akceptację osób z zewnątrz. Moje życie jest właśnie takim bieganiem za akceptacją. Mało robię dla siebie, wiele dla innych. Nie wypływa to jednak często z dobrego serca. Wypływa to ze strachu, że jeśli nie pomogę, nie poprę, nie będę już potrzebna. Relacje z płcią przeciwną również bazują na tej zasadzie. Moją osobą rządzi ciągły strach przed odrzuceniem. Czasami mam wrażenie, że dopasowuję swoje marzenia do marzeń bliskiej mi osoby. Wmawiam sobie, że pragnę tego, co ona, bo tak jest łatwiej. Jednak kiedy budzę się w środku nocy, napada mnie myśl, że oszukuję samą siebie, że moje pragnienia są zepchnięte w podświadomość i tylko w ciszy mogą przemówić. Nad rankiem jednak znów zaczynam się oszukiwać. Robię wszystko, by nie mieć czasu na myślenie i tak powoli wpadam w pracoholizm. Nawet swojemu chłopakowi nie mówię o swoich pragnieniach, z obawy przed tym, że nie będą zgodne z jego, a wtedy on nie zostawi. Przyłapuje się na tym, że wyrzekam się samej siebie, byleby poczuć się choć przez chwilę kochana. Wstydząc się w okresie dzieciństwa i dorastania, faktu, że mają nadużywających lub uzależnionych od alkoholu jednego lub obojga rodziców, DDA w swoim pełnoletnim życiu odczuwają także wstyd za swojego partnera życiowego i czują się często winne za sytuacje, które dzieją się w założonych przez nich rodzinach. Dorosłe dzieci alkoholików rzadko przeżywają radość w swoim codziennym życiu a wręcz mają skłonności do powagi i nie potrafią się zrelaksować nabierając przy tym dystansu do swojej osoby wykonywanych działań czy otaczającej ich rzeczywistości w dzieciństwie dorosłe dzieci alkoholików ze względu na swoje dysfunkcyjne środowisko rodzinne nie zbudowały w sobie silnego poczucia własnej wartości co powoduje w ich pełnoletnim życiu radykalnie niską samoocenę Uznawanie siebie za osoby bezwartościowe oraz bardzo krytyczne ocenianie siebie i innych. Wychowywanie się dorosłych dzieci alkoholików w silnie zaburzonej rodzinie, w której nie wspierano kształtowania poczucia ich własnej wartości, przyczyniło się do tego, że szukają one potwierdzenia siebie na zewnątrz w podejmowanych działaniach. Dlatego dorosłe dzieci alkoholików w tym, co robią, chcą być najlepsze. Aby poprzez to postrzegać siebie jako osoby bardziej wartościowe, nie szukając przy tym ani nie przyjmując pomocy innych ludzi. DDA prawie we wszystkim, co czynią, chcą radzić sobie samodzielnie, mając z tego powodu trudności we współpracy z innymi osobami w podejmowanych wspólnie pracach. Dorosłym dzieciom alkoholików trudno jest także być elastycznym w podejmowanych przez siebie działaniach. Gdy zaś realizują już jakieś zadania, a nie idą one zgodnie z przyjętym przez nich planem, odczuwają często silny lęk, mogący skutkować niekończeniem raz rozpoczętych czynności. Magda. Często spotykam się z tym, że jeśli nie gram pierwszych skrzypiec w towarzystwie, pojawia się jakaś ładniejsza dziewczyna, ktoś bardziej elokwentny, wolę w ogóle nie być częścią orkiestry. Każdy lepszy jest podświadomie moim wrogiem, bo stanowi zagrożenie. Nie umiem nie być najlepsza. Na zewnątrz uśmiecham się, ale w środku czuję się bezwartościowa. Bardzo ciężko jest mi dostosować się do innych. Potrafię mieć zniszczony cały dzień, jeśli ktoś zburzy mój plan. Bardzo ciężko jest mi przyjąć jakieś sugestie lub krytykę, nawet jeśli jest ona wypowiadana bardzo łagodnie. Ala. Od najmłodszych lat, po wykonywaniu jakiegoś zadania, zawsze szukałam potwierdzenia, czy to, co zrobiłam, było dobrze. Chciałam po prostu usłyszeć pochwałę. Często przepraszałam za to, że popełniłam choćby mały błąd. Chciałam zrobić wszystko jak najlepiej. Bałam się prosić o pomoc, chyba że już po prostu nie umiałam inaczej. Prośba o pomoc w moim dziecięcym odczuciu ukazywała moją słabość. W towarzystwie czułam się o wiele gorsza, choć byłam ogólnie dobrze traktowana, akceptowana i doceniana. Gdy ktoś mi mówił, że powinnam bardziej wierzyć w siebie, to mówiłam, że wiem, ale wcale nie czułam się przez to lepiej, a raczej gorzej. Nawet wierzyć w siebie nie umiem, myślałam sobie. Ciągle czułam, że coś jest ze mną nie tak, jak być powinno. Nie umiałam wyjaśnić, co to jest, co mnie tak blokuje wewnątrz. Wyznaczyłam sobie wysokie cele, ale rzadko udawało mi się zrealizować je do końca. Czułam, że powinnam ciągle się starać, dobrze się uczyć, być zorientowaną we wszystkich dziedzinach, ale nie umiałam odpowiedzieć sobie na pytanie: po co? Nie umiałam także odpoczywać nawet na wakacjach, bo to marnowanie czasu ciągły bieg ciągły lęk przed tym, że powinnam coś więcej zrobić, choć nie było już do zrobienia nic. Weronika, lat 25. Bardzo często, przeżywając jakiekolwiek trudności czy borykając się z problemami, nie potrafiłam przyjąć pomocy innych. Uciekałam w samotność i nie pozwalałam sobie pomóc, co chyba głównie wynikało z braku wiary w to, że ktokolwiek może mi pomóc. Niestety, raniłam tym inne osoby, które chciały mi ulżyć. Ponadto, bardzo krytycznie oceniałam siebie, odczuwając wielką złość i ból w momencie, gdy coś potoczyło się nie po mojej myśli lub gdy coś zawaliłam. Zdarzało się też, że odczuwałam niechęć lub wręcz negatywne uczucia wobec spotkanych przypadkowo ludzi, których nawet zupełnie nie znałam. Nie potrafiłam wytłumaczyć dlaczego. Byłoby mnie wtedy chyba trochę zazdrości pomieszanej z gniewem i złością. Nie chciałam tak czuć, ale też nie potrafiłam inaczej. Dorosłe dzieci alkoholików mają także silne poczucie swojej nieadekwatności życiowej, stąd często mogą się tylko domyślać, co jest normalne, a co nie w ich dorosłym życiu. Potwierdzeniem silnej nieakceptacji samych siebie jest podejmowanie prób różnych form autodestrukcji. Może się to przejawić m.in. odmawianiem sobie wszelkich praw, skłonnościami do wchodzenia w różnorakie uzależnienia od osób czy używek, popadaniem w choroby psychosomatyczne czy zaburzenie łaknienia. Dorosłym dzieciom alkoholików, ze względu na środowisko, w którym były wychowywane, z dużym wysiłkiem przychodzi mówienie o sobie, postrzegają otaczającą je rzeczywistość w biało-czarnych kolorach, w wielu przypadkach nie odnajdując w swoim życiu głębszego sensu. Ala. Do pewnego momentu nie chciałam mówić o sobie przy innych, bałam się, że odkryją, jaka jestem i po prostu mnie nie zaakceptują. Dużo mi tu pomogła przynależność do wspólnoty, gdzie byłam w grupie, przy której mogłam się otworzyć i mówić o mojej relacji z Bogiem. O tematach alkoholu w rodzinie jednak nie mówiłam nigdy. Miałam także duże problemy z bezsennością. Objawiały się one często w sytuacjach stresowych przed egzaminem, przed rozmową itd. Jednak od pewnego momentu problem z zasypianiem się nasilił i nie umiałam spać ze stresu, z lęku. Nie umiałam zdefiniować, czym w danej chwili się denerwuje. Julia. Nie umiem się bardzo cieszyć ze swoich sukcesów, na przykład zdania matury, dostania się na studia, dobrej oceny z egzaminu. Największym marzeniem jest wyzdrowienie uzależnionego rodzica, poprawa stosunków między mamą i tatą, poczucie spokoju i szczęścia każdego członka rodziny. O, gdyby dało się tego nauczyć, jak do kolokwium. To byłoby po prostu wspaniale.